Też tak myślałem. I? Gdzie to widziałeś? Calvin Davis. Jak byłem 3 lata temu chyba na jego testimonialu. I on właśnie do mnie mówi, żebym posmarował wazeliną. Ja mówię, nie, no gdzie? Wypuszcza mnie, nie? No. I ten. I teraz zrobisz ładnie to? Tak? Ja, no. To zrób to, ja wezmę piłkę i sprawdzimy. Ja mówię do niego, nie no, nie żartuj. Mówię, jak ty sobie posmarujesz, no to, to wtedy ja też. No i on posmarował, ja posmarowałem, wysiadłem na rozgrzewkę i zadziałało. Coś tam działa. Biały, a to jest patent na mokrą piłkę czy tak, psułą? No. Bo wiadomo, wazelina tam nie przepuszcza tego, nie? Okay. Wody, ale na sucho też fajnie łapie. To taka podpowiedź dla młodych bramkarzy, tak? Jak jeszcze nie mają techniki chwytu. Wszystkiego trzeba spróbować. No pokaż mi, jak się trzyma. Każdemu co innego pasuje, no. I jest? No. Chce trener założyć? No, jedną dnia prawą tylko. Całe życie się człowiek uczy. Całe życie. Faktycznie. Nie no i jest, trzyma, dobrze, no, trzyma, mocno dobrze trzyma. Mocno trzyma, nie? Szacuneczek. A kto ten patent, mówisz, ci powiedział? Calvin Davis. Wazelina. Też wazelina? Dzisiaj jest wazelina. Jest głównym bohaterem odcinka. A dlaczego to? Żeby ci się nie ślizgało, czy co? Żeby mnie obcierały. Nowe buty ubieram. Żeby się nie ślizgało. Żeby mnie nie odpiął. No ale widziałeś, aha, że biały na rękawice daje wazelinę. Później broni tak jak broni. Nie, żartuję. Wiesz, że masz czas? Weź. Najmniej ma Maciek, bo jest młody dopiero. Fus taki. 30 pompek to już nie będę robił, to lepiej, żebyś ty zrobił, bo ja uważam, że każdy, który gra w piłkę, który chce grać w piłkę i ma 15 lat, to powinien sobie spokojnie ze 30 pompek na dzień zrobić. No i jak piłkę podbije, nie mówię 50 razy czy 60, ale jak podbije ją z dużym spokojem, to znaczy, że ma jakąś władzę nad piłką, że nie piłka wygrywa, tylko wygrywa zawodnik, a to jest bardzo ważne. Ja sobie zrobiłem dla zabawy 50 i tak zobaczymy, tak z ciekawości, na raz, zobaczymy co wyjdzie. Od razu, bez montażu, bez cięcia? Bez montażu, bez cięcia, zobaczymy. Krychowiak podobno... No, trochę czasu w pokoju spędzi. Podobno potem była kąpiel, tak? Zobaczymy na raz. Na raz. Od razu. Jesteśmy bez cięcia jedziemy. Bez cięcia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia, cztery, dwadzieścia, pięć, dwadzieścia, 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 osiem, trzydzieści, trzydzieści, jeden, trzydzieści, dwa, trzydzieści, trzydzieści, sześć, trzydzieści, trzydzieści, osiem, dziewięć, czterdzieści, 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 czterdzieści. Ale to jeszcze trzeba kontekst zarysować, no. Co? Jeszcze trzeba kontekst zarysować, że kolano jest po operacji, tak? No nie, kolano jest po operacji, po ciężkim zaściku wczoraj, ale nie ma się co, wiesz, nie narzekamy. Ale jest dobrze, ale dla każdy młody chłopak, jak będzie umiał dobrze podbijać piłkę, będzie czuł się silny, to na pewno miał z tego wielki benefit. Ale prezes też był w żonglerce zawsze mocny, kiedyś jakiś program telewizyjny we Włoszech był. Tak, to prawda? Ja to samochód wygrałem. Tak? Samochód przez żonglowanie? Przez żonglowanie. Było takie hulaj hop i z każdej drużyny wzięli jednego zawodnika. Jeszcze były czasy, chyba był Rummenigge, Passarella, Diego chyba był. Juventus mnie wytypował, powiedział to Polako, niech tam jedzie. I tak, kiedyśmy stali hulaj hop, trzeba było podbijać piłkę. Jak ktoś wypadł z tego hulaj hop, to przegrywał. I tak się okazało, że do końca się tam utrzymałem. Wierzę. I jedno pytanie na koniec a propos numeru, bo Łukasz Piszczek się pytał, czy 20 jest zastrzeżona. Nie. 20. Powiem ci inną rzecz. Jest mi przyjemnie, że Łukasz ma 20. Bo muszę powiedzieć, jest to pewien symbol naszej reprezentacji. Łukasz od tylu lat gra w naszej reprezentacji. Zawsze gotowy, zawsze zwarty, zawsze silny, zawsze zdrowy, zawsze pozytywny. Także wydaje mi się, że cieszę się, że Łukasz ma tą 20. Co prawda jest tu dużo zawodników, którzy mogli grać z tym numerem prawie wszyscy, bo to jest porządna kadra. To są porządni ludzie, fajni chłopacy. Dobrze, pikarze. A ja zrobię z tyłu 20, proszę bardzo. To nie jest koszulka z 86. Nie. To jest nowa, ale... To jest ta przedostatnia nasza, tak, prawda? Tak się złożyło, że mam kilka. Czasami Milika nałożę, prawda, żeby czasami może kogoś innego młodego, żeby ich trochę... Podbudować. Trochę, jak to się mówi, dać im trochę poweru, nie?
Kamil, jak już to robimy, to teraz meczowo to szybko, szybko do góry. Okej? Okay? Nie zostawaj na dole. Pad jest ważny, okej? Okay? Od razu do góry. Pad drugi? Yoko Ukemi nazywa się. Pad w bok. Idealnie zrobiony. Gdzie są do klatki, się nadaje. No leś, już podstawy ma. Co, jakiś taki naturalny, z przewrotem miałem są plana ciężary. Powalczyć, ale coś czuję, że za 5 lat to będę już wrak. Spokojnie. To było tak, że wprowadzaliśmy z przewrotem mały ciężar. Nie, ale idealnie. Ale pan jest judo po prostu naturalny. Yoko Ukemi idealny jest, nie? Dawaj, druga strona. Jakby uderzył ręką, mówisz w judo, uderzył ręką. No? No to pokaż, Kamil, jak robiłeś. Troszeczkę. Czekaj, teraz nie. Czas amortyzacji. Ręka bardziej przyciele i budżet. Z tą ręką. To jest Yoko Ukemi. Judo jest do tyłu, bok, przód, co robi. Biały pad wygrał. Biały? Na biały pad, nie? Na biały pad są pady, więc biały pad wygrał. Widzisz, jednak nie umie upadać, nie? Co? Jednak skoro tutaj jestem, to jednak nie umie upadać dobrze. Tak byś miał. Poczekaj, ja pokazuję. Jak upadasz, jest to mniej naturalne, nie? W sensie na boisku, nie? Tak mi się wydaje, nie? Bo na boisku, wiesz, jak gdzieś tu, nie wiem, upadasz, no to na ty... To chowaj pod siebie. Nie padasz po ty, nie? Nie, ja rozumiem, to chowaj pod siebie. Im szybciej tą rękę schowasz, tym od razu szybciej staniesz, nie? Bo tutaj cię zatrzyma, nie? Jest długie ramię i nie daj Boże, coś ci się może dziać. Znaczy, upadasz, no tam, tutaj, kręci od razu, tą stronę gdzie cię ciągnie siła. Tak jak trening mówi, tą stronę gdzie cię ciągnie siła, bo tu od razu możesz... Od razu do wstania. Od razu do wstania, bo tu... Zatrzymaj. No wiadomo, jest już później. Jest już później. A tu upadniesz sobie, nie? Ktoś się popchnął, upadłeś, nie? Hop. Żeby starać się jak najbliżej ciała mieć rękę, tak? To jest ochrona, nie? Wiesz, tak. Tak, wiem o co ci chodzi. Tak, też podeprzysz. Od razu idzie barki łokieć. Bliżej, od razu możesz wstać. Tu wleć. No i od razu wstaję. Dawaj, Kamil, powtarzamy. 5 razy. Już też musisz to poczuć, jak ci jest wygodnie, nie? Bo i robić, to jest robić, to robić. Wygodnie to jest jedno, ale to ja ci mówię, no czasami na, wiesz, naturalnie, nie, nie, że nie, nie, ja nie skontrolujesz. Ja wiem o co chodzi. Okay. Ty jesteś lewonożny czy prawonożny? Prawo. Ale? Ale? Myślę, że on jest lewonożny. Jak wam, że bo lewo operuje. Bo zawsze grałem na pół lewo, nie? No i... Bartek, masz może czas? Nie, masz dwie równe, no. Trzeba powiedzieć, że masz lewo, nie prawo. Poka. Co obserwuje? Tak, czy ktoś nas nie obserwuje. I co? Nie ma nikogo. Ekspert piłkarski Grzegorz Krychow, jak idzie oglądasz mecz, przewidywania. Krycha. No, wydaje się, że Chorwacja wygra. Z kim? Z Lipca. Miałem tylko Deutschland. Ale z Espanią? Prezentacja. Hej, to na boka. Por favor. Prawo szafi draki złożono w grę. Dalej, Mexico! 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 A kto tu siedział? Te zwierzęta. To masz się wygrać. Będziesz grał normalnie jakimś filmem wreszcie, a nie Mandzukiciem? Gdzie Mandzukiciem? Za Mandzukiciem? Ale... Garnek naszykowany? Ja ci mogę na głowę coś naszykować. Nie wiem, serio, chłopca, co poszło? No nie, no, że drużyna leci w dresach, a Digidong w garniturze. Bo ty u siebie jesteś, ty musisz być w garniaku. Digi. Dobra, dawaj. I kabaretki już na szyku, nie? A i białe skarpety do grzebka. Białe skary do lakierek. A Maciek czy zjadłeś? W garniaku czy nie? Ty nie będziesz decydował, jak Maciek będzie lecił. A Jaca? Jaca praca. O, Jaca, patrz. Jaca jest niski, ale jak stanie na portfelu, to jest taki wysoki, że... Patrz karabiny pokaż. Mały, ale wariat. Patrz, jakie ma karabiny. Tej babka, to gdzie ja ten sprzęt? Jaca jest niski, słyszysz? Ale jak stanie na portfelu, to wiesz, ile na razu. No nie, no to już jest 2,5 od razu. Babka, gdzie ja spakuję ten? Gdzie pakujesz? Na tych perłach dresy. Z Bułgarii. Jeszcze raz powiem. Dresy, te koszulki i spodenki. Do czego może? No nie, no to zakładasz koszulkę i spodenki na kogarniach.
To na garniak założy dresy. Musiałbym mieć twój charakter. I co robimy? Tak po Warszawie chodzi babka. Jak? Koszulka i na to garniak. Dawaj, chodź tu. Dawaj, pojechali. To kto ma lepszą pakę? Bereś. Brazylia czy Francja? Polska.